Cześć, witajcie. Witajcie w naszych zmaganiach z naszym customem z gry Tomb Raider, custom pod nazwą Egypt and Beyond. Ja jestem Frodo, a ze mną jest Deseo. Hejka, hejka. Jesteśmy. Już widzę naboje do deserta. Tak, na lewo. Jesteśmy w zupełnie innych lokacjach. Tak. Oj, tam zimowe dalej jest takie. Apteczka. Jest, mam. Uuu, widzisz w oddali jakąś świątynię widzę. Chyba. Coś tam jest. No, nazywa się to niepokojąco ten level. Tak, bardzo fajnie. Widzę znowu kolejne flary tam w oddali. Tak, widzę. Świątynia wygląda w ogóle te góry, nie? Fajnie wyglądają, tak komponują się z tymi tak. Górami z tyłu. Tak, bardzo fajnie. Bo przeważnie to jest takie pikselowate no, tak, przeważnie, tak, nie? Tak, tak, tak. A tutaj jest faktycznie prawdziwe zrobione z tyłu. Są te góry. No nie jest zdjęcie takie, wiesz, chamskie zdjęcie. Tak. No dobra, no to tylko zostaje nam ta świątynia, to widzę. Nie wiesz ile tutaj jest sekretów, coś nie, tak. Nie, już nic nie sprawdzałam, bo mam certyfikat i mam wywalone. No tak. To co, mam tu zjechać, mówisz? Tak. Ale czemu jest taka nutka? No bo... Było coś po drodze? Nie było nic. Na pewno? Nie było, no na pewno, przecież ja bym ci nigdy nie zrobił takiego czegoś. Nie, nic nie ma. To po prostu ja tutaj teraz tylko zjeżdżam, rozumiesz? Ale nie, bardziej mi chodzi pod kątem sekretu, wiesz, o co chodzi. Aha. No, mnie to takie bardziej tutaj sprawy nędzą. Czym, że ty po prostu chcesz wiedzieć, czy coś... Czy mi na łeb coś nie spada, to nie, raczej nie. Rypie mnie to. Mówisz? Boże, nie wiem, Selko, jak ja mam przejść tą pierwszą kładkę. No nie potrafię po prostu. Nie wiem, jaki mam wziąć rozbieg, skąd mam wziąć ten rozbieg. Co ręce opadają. Ja bym chciała na tą pierwszą w ogóle skoczyć tak. O, wiem o co chodzi. Też bym bardzo prosił. Pod kątem tak, żebym miał chociaż troszkę rozbiegu. Chociaż odrobinkę. Dobra, chwyciłam się tej drugiej. No, matko, bo tak pod kątem sobie na nią skoczyłam, wiesz? Kątem. No. Nie mam po prostu możliwości jakby pola manewru, no nie? Jak na tą pierwszą wskoczysz dobrze, to będzie okej. Okay. Tak, że się drugiej po prostu, mówię, schwyciłam łapkami. Nie wiem, słuchajcie. Co ty robisz, głupiak babo? No chwyciłam się na trzeciej chyba, czy czwartej łapkami i się puściłam. A czemu ta się odznacza? Tutaj właśnie obok tej wiem. Drugiej. Widzę. To? Jest okienko odznaczające się. Widzę nawet dwa. Co to robi? Nie, strzelić w to nie. Znaczy strzeliłem w to, ale to się to nic nie daje. Oj, tu jest jakieś... O Boże, to są jakieś... Nie w ten aha, sposób. Aha, na drabinkę. No dobra. Na tą pierwszą po prostu musisz pod ukosem spaść na pochylnie tak, żeby po prostu wylądować sobie... na niej tak na samym końcu, żebyś mógł wziąć spokojny rozbieg. Wiesz o co chodzi? No wiem. No nie wzięła. Nie wzięła takiego rozbiegu, jakbym chciał. A słuchaj, a to ona obkrąża tą drabinę, czy co robi? Okrąża, a nie obkrąża. Tak. Okrąża. Tak. Co tam masz jeszcze? Opowiadaj. No są kolejne kładki, kolejna drabinka, kolejne parkury. Mhm. Czy to oznacza, że tutaj można się łapkować? Boże, ile tu jest znajdziek? Tak, to chyba oznacza, że tu można się łapkować. Jezu, to będzie jakiś sekret pewnie. Boże. Ciekawe o co chodzi z tymi... z tymi dziwnymi tymi. No, z czym? No z tymi takimi... Nie wiem jak one się nazywają, no. Boże. No... Teksturami, teksturami. Szukałem tego. Tekstury. Takie, no, wiesz, to... prześwitujące. Nie wiem o co chodzi z tym. Może to powiem się tak. Powiem tak. Teraz parkour, który ja widzę przed sobą, ty go jeszcze nie widzisz, to jest coś, czego ja po prostu nienawidzę. Czuję się w tym źle i źle mi to generalnie zawsze idzie. Jezu, ile znajdziek.
No. I tu musisz się połapkować, bo to jest taka podpowiedź. Wiesz, bo ja tam poszłam do końca, ale tam nic nie ma. Musisz się połapkować. Nie wiem, gdzie ja mam iść. O, rzeczywiście. A tu no jest dźwignia. A to zaraz będę? Będę zaraz? Tak, tak, właśnie zaraz. Jezus. Aha. Coyote Creek. Ja pierdzielę. Wiesz co, za tym drugim jest ukryta dźwignia. Za drugim jest ukryta dźwignia. Ale tu nawet nie można łapka zrobić, nie? To nie można łapka zrobić, nie? Nie, nie, absolutnie. Ale dlaczego ty tak robisz, Pindo, jedna? Ale powiedz mi, lewo czy w prawo? No jak patrzysz, to na... Kurwa. Przepraszam, jak patrzysz, to na prawo. Dobrze. Ja tam nie dam rady tego... wrócić się z tej dźwigni. A ona otworzyła też czasówka. Nie mam szans. Nie, nie. Co? Nie. Ale to nie o to chodzi. Ja po prostu nie potrafię stąd wyskoczyć. Cóż mam ci powiedzieć? O dobra, wyskoczyłam. No ja też, tylko po prostu na tą drugą, na tą pierwszą znaczy tak, się. Tak, tylko że teraz się zastanawiam, co dalej, to mam tam iść dalej? Myślałam, że mam się gdzieś cofnąć. Ja też myślałem, że się trzeba cofnąć. Słuchaj. No bo... No nie cofnąć się? No tak mi się wydawało, że cofnąć, ale nie. A może nie? Może nie. Chyba nie. To może ja nie. To źle zrobiłam, bo ja tak zrobiłam, żeby się cofnąć. Wiesz, o co chodzi? No ale sprawdźmy to. Sprawdziłaś to? Nie. Idę, zobaczę. Wiesz, lepiej, żebyśmy mieli, wiesz, bo tutaj dużo znajdziek było i nie wiem, czy tu się coś otworzyło też? Nie. Load. Nie wiem, patrzę się na to jak szpak, nie powiem w co i się zastanawiam, wiesz? Jak to ugryźć? Te kolce? Mhm. No i ginę. Boże, trzymajcie. Dobra. Nie zrobię teraz tego. Teraz będzie gorzej z tymi kolcami. Jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to zrobić? Przecież to jest już poryte w tym momencie. A jesteś już przy tych kolcach? Bo ja nie jeszcze. Jestem przy kolcach. I ginę. No. A ja cały czas nie mogę po prostu tej jednej, tej drugiej, tej drugiej zrobiłam ściany, wiesz? No dobrze, super. O, tu gdzie? To dobrze. A zrobiłaś to od strony dźwigni na przykład, skacząc do tych kolców, czy... Nie, cofnęłam się. Nie, a, no, broń Boże. Nie. No ja zrobiłem z od strony tego, ja to jestem w ogóle hardkorowy koksu. No to ci powiem, podziwiam. Co, zrobiłaś to, te kolce? Zrobiłam to. Tam dalej będzie sekret, ale ty i tak musisz iść, bo jakby to jest dalsza droga, nie? O Boże! Mogę już iść? Chciałam być do domu, ale jestem w domu. Niedobrze mi... Wiesz co, taki rożek, tak? Trzeba się złapać takiego rożka. Tak, tak. Nad lawą. I to tak, zrobiłaś i, już? Tak. I jak się chycisz tego rożka, to wejdź sobie do rożka, bo tam jest dalej sekret, a później trzeba się rożkiem przełapkować dalej, ale do rożka trzeba generalnie wejść. Nie mogę wyskoczyć jest... od tej. Tak, od tej... wiem, to trzeba tak wyliczyć. Ja się patrzałam na tą, wiecie, jak szpak, nie powiem w co. Już mówiłam zresztą w co. Jak ja mam to zrobić? Łap się, proszę, no. Słuchaj, a jeszcze coś, jeszcze tak, jest coś jest, bonusowego? Tak, jest jeszcze gorszego, tak. Nie, bonusowego za sekrety, czy już wszystko mamy? Nie, to już wszystko mamy, chyba. Bo tak, ja o certyfikacie wiem, a czy coś jest jeszcze, to tego nie wiem. Dalej będzie jeszcze lepiej, Grzesiu, wiesz? Tak. O, mamy cinosowe muszki. O!
Na nie chyba Desert Eagle był dobry, nie? Tak. A co to teraz? Co tu się teraz stało? Co ja mam tutaj teraz zrobić? A co masz? Mam dwa takie podwójne kolcowe kolce. Tak. To będą to jest potrójne, w sumie poczwórne. A, wiesz? Potrójne. Poczwórne i ostatecznie masz wylądować na drabince. Tak tylko to chciałam powiedzieć. Wiesz, takie. Czy potem można chodzić? Można. A, poczwórne. Poczwórne, tak. O, czy to jest woda, po której można pływać? No wiecie co, ale to zsynchronizować, to jest jakieś, to jest jakaś porażka totalna z tak, mojej strony. Tak, ale tutaj widzę jakieś takie kinkiety do podpalania, wiesz, klucze jakieś, kinkiety, bo widzę, że się nie poli, tu zamknięte. O, tu kolejny klucz, nie no, same klucze i wodzia. Dwa klucze i widzę kinkiet do podpalenia. Aha. Jeszcze tu I no się muszą być ważki, bo po co? Czy one skądś wyłażą? Tak, zrobiłem to. No to pięknie. Fajnie ten śnieg tu spada. No w ogóle mi się udało, ja pierdziele, ja nie no to wiem. To można, po tym lodzie chodzić, tak? Tak, no rozejrzałam się. Są dwa klucze do wsadzenia, kinkiet to chyba podpalenia i podpalenia. No ja teraz pływam. Aha, i tutaj jest klucz, tak? Tak, dwa klucze, klucze są do wsadzenia. A dwa klucze, tak? Czyli, a z której strony popłynęłaś? W sensie... No, masz tylko jedną A tutaj możliwość. Nie ma. A dobra, jedna możliwość jest, dobra. Nie było tu już nic więcej, tak? Nic. Otworzyły się drzwi, kratka w zasadzie, ale ja nie wiem, czy ta kratka... Ja też tutaj popływam też. Muszę odebrać telefon ważny, wiesz? Muszę odebrać. Dobrze. Wiesz co? No dobra, to ja też już jestem, jesteśmy. To była jakaś czasówka, czy nie? Tak. No naprawdę? Dźwignia podwodna jest tak tą czasówką. Tylko pytanie, bo ona otwiera tylko jedną kratkę. Mhm, czy jest jeszcze jakaś tutaj? Połowie. No była jeszcze jedna, ale ta chyba to była ta w połowie. Ale co była jeszcze jedna? Dźwignia? No są dwie kratki. Nie, ale dwie no kratki. Właśnie, mi chodzi o dźwignię, bo dźwignia podwodna otwiera tylko jedną kratkę, a druga? No tak. No może w trakcie gdzieś ją otworzymy czymś. Bo ja robię jeszcze raz. Jest tak wyżyłowana? Co? Mam nadzieję. No wiesz co? Ja wiem, no. Rozmawiałaś i nagle słyszałem bum. Aha, okej. Okay. Wiesz o co chodzi? Kumam. O Boże, powiem ci, że... Nie dolecę. Nie co wiem, ty? Gdzie ona jest. Nie wiem, gdzie ona jest. Nie ma takiej opcji, Grzesiek. Chyba muszę na nią mieć inny sposób. Ja to, która to kratka jest? Ty mi powiedz lepiej. No, na A tym tu, samym... dobra. To jest o, obok, na, obok. No nie, no dramat obok naszego wejścia. Dramat to jest. Nie wiem. O kurde. Wiesz, ja się guzdrzę trochę na tej drabinie, wiesz? Ja też. Powiem ci, że ja też. I to mnie właśnie tak... Ale nie da się inaczej przyjmować. My musimy wejść na tą drabinę, no tak. Jak ma być. No ale ja nie, ja już też to spieprzyłem. No. No bo mi tak się jakoś przyblokowała. Tak, przyblokowała się, no. Ale zobaczę jeszcze. O Jezu, udało się. To spieprzyłeś i się udało, ciekawe. No spieprzyłem, to dokładnie tak jak mówisz, że zrobiłem. Nie, nie ma szans, ja tego nie zrobię. Loaduję to. Że mi się zatrzymała na tej drabinie, beznadziejnie zresztą. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Ja nie wiem, w ogóle to jest jakiś labirynt. Nie, ja muszę tutaj poczekać na ciebie, bo ja tu nie umiem. Ja nie wiem, nie, co tutaj. Nie zrobię tego, Grzesiek. Dawaj, dawaj. Nie, nie, ja to zrobiłem. Jest już dla mnie nie do przejścia, dlatego że mi się sporo... Sekret sporo mam. Mi brakuje. Prawda? To jest sekret, ale to nie było żadne jakieś ukryte. Po drodze po prostu sekret był. A ciekawe, jak się tam dostać do tych znajdziek, co widzieliśmy tak dużo tych znajdźków. Wiesz o co chodzi w no, takim wiem, korytarzu? Mhm. Bo mam to znowu tutaj przed sobą, widzę to. Ale to znowu za kraty jest, no nie. Później musiałem biec, no nie? Podbiegłem no tak, szybciutko. Sprintem, no wiadomo. Sprintem, no. Górą tam.
nie dołem. Ona mi tak tu skręca przez ten rożek pieprzony. Na dole nie ma nic. Dobra, zrobiłam no. To. Daj, 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 daj. Ale tu jest ten nasz rożek beznadziejny. Aha, to my tu jesteśmy z tej strony. Ale tutaj... Bo teoretycznie jak pójdziesz, tak... Jak pójdziesz sobie na lewo, to jest sekret. Na lewo sekret, tak? Tak, na lewo sekret. Nie, no na lewo to ja mam dziwi... Aha. Nie, czekaj, czekaj, co masz? Czekaj, czekaj. No coś... kusza, tak? Tak, to jest ona sekretem. A z drugiej strony to przeskakujemy i tu jesteśmy jakby nad tą lawą, którą skakaliśmy. Wiem, ja tutaj mamy iść? Ja nie wiem, gdzie mam iść. Tu? I tu cały czas jest to skakanie nad tą lawą, którą... Otwierają nam się takie okienko, tak? Tak. Mhm. I później idę tam do końca, otwiera mi się kolejne coś. No i ja jestem... Co to jest na tym, na podejście? O, kurwa. Przepraszam. Jezu! Okej. Okay. No dobra, tak. Ja sobie może broń przygotuję. Aha, otwiera się kolejne. Aha, i do tego okienka tam, tak? Mhm. Wiesz co, to te okienka nam się otwierają same, wiesz? Te takie, co mówiliśmy, że inne teksturki są tych okienek. A, okej, okay, dobra. Czyli no. To jest tak jakby dalsza droga, no, no, no. A co tam A to miałeś? Jest jakaś różnica między jednym a drugim? Co tam miałeś? A, takie tam. Ale nie mogę z okienka do okienka wskoczyć. Zabrałem klucz. Gdzie jest klucz? Jak on się nazywa? Golden Key. No, tak jakby się ktoś pytał. Okej. Czyli najpierw zabrałeś klucz i później była afera. To jest kolejny kinkiecik, patrz. Jeden się pali, drugi jest pusty. Kurde, no widzisz, te kinkiety to będą... Katsynkę mam. Już się tutaj coś trzęsie, widziałam. Już mnie zatorły ci losy. One też są tinosowe, ja pamiętam je. Dość wytrzymałe. Trzeba pamiętać, jakąś kapsenkę mam, że co, mamy się tu wrócić, tutaj rożek. I co, znowu czyli co, tą dźwignię jak zrobiłeś, tak? Tak, to pokazuje się kapsenka, co się otworzy. A co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie nie? Aha, jest też kratka. Pytanie, czy to jest jakaś czasówka? No otwiera się jedna kratka i druga. Dwie kratki się otwierają. Ja pierdzielę, oczywiście. No oczywiście, no bo kuźwa po co? No ale to jest bez sensu, przecież ja jestem w czarnej dupie. No i co? Wskazuje ja nam, gdzie mamy biec. Okej, okay, przez te wszystkie korytarze. No, tu jak żeśmy przyszli. I co? Tutaj. Ja pierdolę dole. Nie mam pytań, przepraszam, że przeklinam, ale jest, po prostu to dla mnie jest, wiecie co... I tam w ogóle to znowu z powrotem do tego naszego przejścia. Tak, tak, tak. Te kinkiety mnie w ogóle zastanawiają. Ja tutaj tego pierwszego nie potrafię wyskoczyć, a co dopiero, no... Przecież to jest na pewno... Trzymajmy się razem, trzymajmy się. No, ja już spadam. Bo nie wytrzymam zaraz tu. A ciekawe, gdzie to jak było? Bardzo jest wyżyłowana. Load. Właśnie o to chodzi, nie? Raz mi się udało do tego okna ja wyskoczyć, więc... ale to tylko raz. No. I to będzie tylko raz i ostatni. Za dużo tracę też jakby czasu na to, żeby od tej dźwigni odejść. Desełko nic się nie odzywa, bo już jest w połowie drogi. Nie, ja nie potrafię wyskoczyć z okna. Ja też nie potrafię z tego okna. Tego pierwszego? Tak. Znaczy raz wyskoczyłam, ale jakby obiłam się mordą, więc... No to ja tak samo. No, właśnie, właśnie widzicie sami. O, właśnie przeskoczyłam, bo ale dalej spieprzyłam. No ja później spanikowałem, bo nie wiedziałem, gdzie mam iść. A tak. To trzeba iść na prawo. Tak. A ja na lewo. Nie mam pytań, nie mam pytań. Zaraz mnie tu potarga coś. Aha, już źle. No, już źle, już źle. Powiedzcie, czy to jest normalne? Kto to w ogóle...
Kto to w ogóle? Na co to komu? Aha. To gdzie ja poleciałam? Jakby nie rozumiem w takim razie. Gdzie ja mam iść? Coś pominęłam po drodze. Gdzieś jakieś przejście musiałam pominąć. Jakieś wyjście skądś. No bo... Aha. Dobra, kumam, że tu. Teraz tylko pytanie, bo tam się dwie kratki otworzyły. Którą bierzemy? No tak, no biorę tą, co pokazało pierwsze, czyli po prawej. Dobra, zrobiłam to. Ja też tak. Sekret mam. A tak, ale ona nam się pewnie zamknie, będzie trzeba jeszcze raz. No to zrobimy to. Ja pierdzie. Chyba, że po prostu sekret powoduje, że się już... Wiesz, ale zauważyłeś, ty odnotowywujesz, gdzie są te kinkiety, czy nie odnotowywujesz? Bo ja już widziałam kilka zapalonych i kilka zgaszonych. Ale wiesz, idziemy co? No tu, to jest czy otwarta klucz? Ta kratka. Klucz wsadzimy i pójdziemy klucz, tam. Tak? Dobra. No? Nie odnotowałem za bardzo. Co zrobiła ten? Nie co wiem, idę kluczyk? W tą kratkę. Nie wiem, co zrobił, ale idę w tą kratkę. Co się otworzyła nam ta druga, nie? No. Aha, i patrz, tu jest jeden kinkiet zapalony i jest kolejny klucz i kolejny zgaszony. Dobra. Tam jest skarabeusz, no to... widzę. Skarabeusz. Po drugiej stronie. No dobra, nie, będziemy... tu na bank trzeba będzie to podpalać. Tu na bank tylko. Trzeba podpalać, no ale nie mamy na razie jakby pochodni. No nie, więc... nie, ale czy żeby pamiętać, nie? Bo żeby pamiętać, do wody. Hit. Do wody? Mhm. Aha, bo tutaj jak się wychodzi, to jest woda. Sobie wejdę na górę. Co zrobił klucz? Nie otworzył no, czasem ale mamy na środku. Kolejny, tej... Mamy kolejny klucz. Aha, dobra, bo tutaj były dwie dziurki na klucz, tak, to nie bo widziałem. Tak, tam są, tak. Jest jeszcze... Pewnie dobra. Otworzy tą kratkę taką tutaj na środku może, być co? Może. Tak. Kratencja się otworzyła. Golden key. No i mamy pochodnie. Tak? No. Aha. No to trzeba będzie to podpalić. Aha, tutaj się da od razu podpalić, no dobra. Kurde. Pojawia się jakaś kratka, ale nie kojarzę, żeby gdzieś była po drodze, nie ten. Nie pamiętam za bardzo, gdzie była. No tutaj, gdzie były te pochodnie do zapalenia. No tutaj przy sekrecie jedna, tak? To ją zapala. No wiem, gdzie to jest, tam gdzie te beboki nam wyskoczyły. Tak? Aha. Tak. Bo to było po drugiej stronie. Po jednej stronie była dźwignia, ta czasówka. Aha. A po drugiej była ta zamknięta kratka. Okej. Nie chcę tu ryzykować za bardzo. Cały czas się powie. Ile masz już? Bo ja trzy. No idę teraz do tej trzeciej. Koło tego skarabeusza, nie? Okej. No i później będą tamte... Tą ostatnią, tą przy tych właśnie bebokach, to sobie bym chciała zostawić jako ostatnią, tylko pytanie, gdzie jeszcze po drodze jakieś były. Przy bebokach była jedna. O Jezu, znowu... Ja nie mam, nie wiem, o co chodzi z tym wpadaniem do tej wody. Oczywiście, że zaryję. Boże, z tą pochodnią teraz weź i się tutaj dostań jakoś. Aha, tutaj, teraz... gdzie ten sekret był... Ja sobie rzuciłam, wiesz, tą pochodnię na drugą stronę. Aha, przez czy tutaj, okno. Gdzie kusza było, było coś? Nie, nie było. O nie. Ale sprawdziłem to, wiesz? Mhm. Żebyśmy już mieli spokój. Przerzucam sobie po prostu przez okna te... Tak? Można no, tak? Znaczy bo przez ja to pierwsze. Skaczę. Przez to pierwsze. Bo tutaj to ona za bardzo nie chce. Ale tutaj to ona mi się obija, więc nie wiem, jak mam to zrobić. Nie zawsze alt mi zaskakuje, słuchajcie. Nie wiem, co tutaj, chodzi w tych tutaj rzuciła. Nie no, działa przerzucanie tego. Tak? Mhm. No ale to już tylko do tych beboków idziemy, bo jakby nie kumam.
No jeszcze coś mówiłaś, że jeszcze coś po drodze gdzieś widziałaś, czy nie? Czym się No tylko wydawało? Przy tych bebokach, tak? To była czwarta? Chyba tak. Bo tutaj w sumie też nie mamy za bardzo możliwości, żeby gdzieś... Kurde, naprawdę. Jezus, normalnie nie... Zaraz mnie coś potarga. No jestem przy bebokach. Ja już zaraz zobaczymy. Tak, otwiera się, okej. Okay. Nie mogę teraz wskoczyć do tej ostatniej wnęki, wiesz, bo się obijam. Jak ty to zrobiłaś? O, do ostatniej? No, bez rozbiegu, nie? A, bez rozbiegu, dobra. Idź tam, jak podpalisz ostatnie, nie wyrzucaj pochodni, bo jest potrzebna. Idź tam dalej. Gdzie to było? Tu? Nie. Z której to strony ta pochodnia? Aha, tu. No, to jest obok beboków, tak? Tak, tak, ale nie wyrzucaj pochodni jeszcze. Dobrze. Tylko gdzie to było? Z której to mańki? Tu? Po prawej stronie. U, dobra, mam to. No i co tam, Boże, mówisz? Boże, nie, Boże. No bo jak widzę podwodne korytarze, to mi jest słabo. A no to co z tą pochodnią robimy? No, idź tam dalej z pochodnią. A. O kurde. A, dobra, no. Tutaj koniecznie trzeba mieć tą pochodnię. Jakby się pozbył, to by było... Deczunia, dawaj. Czy też zobaczę, 54 na 60. Czyli takie jeszcze 11 sekretów. Jak to 11 sekretów? Czy ja źle to patrzę, bo jestem w matematyce kiepski. To była jakaś czasówka? Nie rozumiem. Co tam porobiłaś w wodzie? Tu jest otwarte. Opowiadaj mi. Wiesz co, no w wodzie jest, w jednej wnęce są flary, a w drugiej tak? jest dźwignia, więc... I ta dźwignia otwiera jedną z kratek, bo druga jest zamknięta. No to płynę do tej kratki. Boże, Bozenko. Nie, no dlaczego oni nam to robią? No bo oni chcą Krzesiek. Nas koniecznie zaciukać nas. Nie wiem, w którym kolor mam płynąć. Skąd mam wiedzieć? Czerwone, zielone, tam coś jest jeszcze dalej. Dajcie spokój. Znowu to samo. Jezu, znowu te kolory. Idę zielony. Ładny jest. To ja tym poprawię. O matko. Gdzieś zjeżdżam w dół po prostu. Może tu jakaś dźwignia jest? Ja... Bo to można strasznie pomylić. To jest jakiś kostek. Cholera wie, o co chodzi. Boże, zlazłem gdzieś po prostu w głębiny jakieś. I tu co ja tu mam? Mam kostka. Ja też mam kostkę. Z tą, z dźwignią. I pokazała mi się jakaś kratka podwodna. Ja chyba tutaj nic na razie nie zrobię. Dobra, to ja to loaduję. Do czerwonego nie płynę nawet. Dlaczego? A do czerwonego na razie nie płynę, bo to nie ma sensu. Dawaj zielony. Zielony ma dźwignię nie, z kostkiem. Nie, patrzę jeszcze następne, pozostałe. Ha, dobra. Patrzę, co tak, poleciałam teraz na fioletowe. Bo tam też był kostek i tak dalej, ale na przykład była też dziurka do wsadzenia... Czy to ja tu minęłam dźwignię? Ja w niebieskie tak, jeszcze minęłam dźwignię. Niebieskie, aha, w niebieskie, żółte i żółte. Niebieskie i żółte teraz. Ja pierdzielę. Co, braknie mi, wszystkie nie? kolory tęczy, rozumiesz? Wychodzi na to, że w każdym kolorze musimy coś zrobić? Tak, chyba tak, ale z niektórych się nie da. Dobra, w fioletowym jest, powiedzmy, jakaś sytuacja w miarę prosta. Mam jakąś dźwignię w żółtym. A jak wezmę ją, to spierdzielę się na dół. Save your game in a different slot. Dobra, to ja tak zrobię. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. No gdzieś zjeżdżam, muszę zobaczyć, co to mi da. Takie zjeżdżanie. Gdzie ja jestem w ogóle? Aha. Da się to? A tu muszę klucz w żółtym. Nie mam takiego klucza. Aha, i ja miałaś mam... klucz, nie? Coś było. W czerwonym też miałaś klucz? O mój Boże.
Jak mam stąd wyjść? Nie. Dobra, jeszcze raz. Co ty mówisz? Jeszcze raz. W czerwonym miałaś coś, mówiłaś, tak? Nie w czerwonym. W czerwonym jest tak, do klucz do wsadzenia. To w żółtym też. Ale ja jestem w żółtym, bo tutaj jakby dalej jest dalsza droga. Boże, ja nie wiem teraz, czy my dobrze to robimy, że się troszkę rozdzieliliśmy. Mogliśmy iść sobie po prostu kolorami tak samo. I tutaj jest jakieś wejście na górę. Próbuję tu się dostać, ale ja wiem. Z niebieskiego od razu poleciałem na żółte. Sełka, gdzie jesteś? Powiedz mi. W fioletowym. Fioletowy. A fioletowy na przykład co tam ma? Opowiadaj. Katastrofa. Aha. Tam jakieś wejście na górę. Po jakichś znowu tych dźwigniach. Znaczy nie dźwigniach, tylko... Jak ja mam to zrobić? Bo w Zymsach znowu jakieś takie mam pochylnie, wiesz? Na górę się gdzieś tam dostaję. W ogóle żółty ma dźwignię, która otwiera w innym kolorze drzwi obok kostka. Aha, okej. Okay. Takie coś mam. Więc nie wiem jak tam... Aha, to nie był dobry pomysł. Nie, to jest głupie. Co tu chodzi? Jak to zrobić? Dobra. Jak ty to zobaczysz, to pozdro. Ale ty jesteś dobry w takich rzeczach, ja pamiętam w tym... Czym? Boże, ja? Często. Jest jakaś pomyłka, to wszystko. No, co mam się od tego odbić? Jezus, to jest jakaś paranoja, nie wiem o co chodzi w tym. A ona się nie chce tego odbić. Nie wiem. Nie mam pojęcia, do czego to prowadzi takie coś. Nie wiem, czy to tak ma być. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam po prostu pojęcia. Aha, i to się otworzyło, czyli chyba dobrze zrobiłam. Dobra, słuchajcie, ja się cofam do ciebie, bo to bez nie ma sensu. Ale doszedłeś do tego, co tam trzeba zrobić? Nie. Musisz tutaj też przyjść. A mogę w ogóle tą, jak tego trupka, jak ogień się pali? Mogę. Mam młynek modlitewny jakiś, zabrałam. No dobrze, dobrze. Ja tutaj nie idę. Zostawiam to. Zostawiam to, bo ja po prostu nie wiem, co ja mam tu robić. A w którym kolorze byłeś? Żółtym. Czyli najpierw w niebieski wjechałem i później zaraz był chyba na... Z niebieskiego na... Na prawo chyba, na prawo od niebieskiego. Chyba żółty był. Żółty kolor. Okej. Okay. To ja idę ten fiolet twój. Dobrze, bo zrobiłam fiolet, to teraz się zastanawiam, bo ty byłeś, tamte dwa odpadają, bo zielony mówisz, że jest pozamykane, tak? No, niebieski ja byłam, byłaś. W czerwonym była lipa, no w fioletowym jestem, więc... A, ale fioletowy... nie wiem, czy to jest... Czekaj, aż tyle kolorów? Tak, tak, niebieski to... ma dźwignię po drodze. Tak, no to właśnie... Znaczy to fiolet jest? No to ja myślałam, że fiolet. I otworzyło takie do dużo dźwigni. Tak. Tak? Tak. Aha, dobra, dobra, dobra. Przeciągniesz sobie, znaczy później jak wyjdziesz z tej sali, to będzie tam, że uważaj, bo ble, 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 safe i tak dalej, nie? Musisz zasejwować sobie na osobnym w ogóle slocie. Dobrze. Tylko, że ja... A ty żółtego to ja tu nie widzę, ja tu widzę zielony, czerwony. A żółty okay. Był naprzeciwko, dobra. Mhm. Ale ja tam na razie zobacz, nie płynę. Powiedz mi, o co tu chodzi? Na razie tam nie płynę jeszcze. Ale te dźwignie, zrobiłaś już to? Tak. A jakąś metodą prób błędów? Nie rozumiem. To już ci mówię. Jest jakaś podpowiedź? Posłuchaj, przeciągasz dźwignię. Wszystkie? I masz... Posłuchaj, masz przeciągnąć dźwignię i jeszcze raz przeciągnąć, żeby... No tak myślę, bo wyszło mi to okej. Okay, żeby te główienka zlatywały na te... płytki. Te krążące główienka mają się zatrzymać na płytkach. Rozumiesz?
Bierzesz dźwignię i pokazuje ci się kamerka na takie zlatujące coś, tak? No. No. Ale to masz jakiś sposób na to? Bo one mi się kręcą cały czas. No tak, jeszcze raz przeciągasz dźwignię. I je zatrzymujesz. O mój Boże, ale to powiem ci, że... No kumam, ale... Zanim ona to zrobi... Czy w którymś z kolorów miałeś taką klapę zamkniętą u góry? Nie. A byłeś w zielonym i w żółtym? Tak. No to jak byłeś w zielonym i żółtym i nie było klapy... Nie mam pojęcia, jak ja mam to zrobić. Jak ty to zrobiłaś, żeby one się zatrzymywały? No musisz o wiele wcześniej to zrobić. Przeciągasz dźwignię o wiele wcześniej. No musisz to wyczuć, niestety. Ja pierdzielę, jaki... Jak dla mnie to jest jakieś nieporozumienie. Ja pierdzielę. Nie mogę zrobić ani jednego. No, jeden mi wyszedł. A jak mam wyjść teraz, żeby... Odskakiwałam do tyłu. Nie mogę stąd wyjść. Nie mogę wyjść z tego... Kamerę i odskakiwałam do tyłu. No, robię tak. Nie wchodzi to. A teraz, o Jezus Maryja. A ja teraz nie wiem, który ja zrobiłem. Ten zrobiłem. No ja po kolei sobie to robiłam, wiesz? Słuchaj, a one były tak, że tak powiem... No. Centralnie na tych, tak? Na tych... Tak, zrobiłam także centralnie. No wiesz, no chyba dobrze, bo później mnie przepuściło do tego młynka modlitewnego. Kurde, tam też coś było. Boże, nie zrobię tego. Jakie to jest poryte. Ja pierdzielę, jak ja mam to zrobić. Nie wiem, to nie jest coś źle. No nie musi być na tym, prawda? Centralnie tak, na tak, tym. Tak. Czy wiesz, nie zrobiłam tak, że nie było centralnie na tym, więc nie jestem ci w stanie powiedzieć, czy faktycznie to jest wtedy źle. No nie jestem w stanie ci powiedzieć. Dobrze, miałem to, spieprzyłem to. Widzicie? Nie mam pytań. Co tam męczysz? Pod wodą. Bo ja... Pod wodą. Ja męczę Młynek cały czas to. Młynek modlitewny zamknięty, nie wiem. No tu coś było, ale to zamknięte są te klapy, o co tu chodzi? Boże, nie chcę już tego robić, jakie to głupie jest. Jezus, ile tu jest jeszcze rzeczy, Grzesiek, to mi jest po prostu słabo. Ja nie, nie wiem, czy to tak ma być. Miejscu. O, coś jest. Ręka mi ścierpła. No ja tego nie zrobię, to jest jakiś absurd. Co to jest w ogóle? Kto to wymyślił? Nie wiem, czy to tak ma być. To są jeszcze flary. No i? I coś się zadziało? Coś, aha. No i teraz tak, otworzyły ci się przez takie kolce, bramka ci się przez takie kolce otworzyła i ty przez te kolce musisz przelecieć teraz. Wiesz co? Do tego młynka. Nie mam pytań.
Zrobiłaś to, tak? Rozumiem. Tak. Nie dam rady. Zatrzymywałaś się po drodze, czy nie, co? Nie. Po prostu próbowałam cały czas na YOLO. Nie wiem, jak ja miałbym to zrobić, niby nawet z rozbiegu, no nie, bo próbuję biec. Znaczy, no sprintem to robiłam. Co tutaj jest? Nie gadaj mi, że muszę się wrócić przez to dziadostwo. A, tutaj już przeszło. Nie, te kolce przeszły. Przestały działać. Dobra. Mi się coś wierzyć nie chce, że tu nic więcej nie mam. Powiedz mi, gdzie jesteś? Teraz z tego popłynęłam. Jaki kolor? Nie, że... Tak, kolor czerwony. No dobrze, ten czerwony, tak? Co, i tam, co mówiłaś wcześniej? Tam jest, są dwie dźwignie. No dobra. No to a najpierw w żółtym w końcu? Nie, ostatecznie nie byłam w żółtym, bo zobaczysz, dobra, co się otworzy w czerwonym i popłynęłam to, co się otworzyło. To ja. Czy po drodze w czerwonym była jakaś dźwignia? Nie, nie? Po drodze nie. Nie mówiłaś. Po drodze na pewno nie. Będą w czerwonym, jak dojdziesz do tych kinkietów, to, do kinkieta, to będą dwie dźwignie. Jedna szkieletowa, a druga... Cały czas pokazuje. Aha, i tutaj na klucz, tak? To było, to ty mówiłaś. Jedna taka, o, dobra. Co mówisz? Co ona robi? To jest czasówka? Tak. Nie, podwodną. Tak? Podwodną. Podwodną, tak. I teraz ta podwodna, uwaga. Podwodna to jest... Przeszkadza mi to. Podwodna to do żadnego koloru, tylko tak jak się płynęło do fioletowej, to cały czas na wprost. Tam była, ta. Ale to jest czasówka, tak? Nie. No, wydaje mi się, że tak, bo nie mogę jej odtrącić. Tak? Jeszcze raz. Tak. Czyli muszę płynąć do... Gdzie zaczynaliśmy, tak? Jakby? Czy żaden kolor, tylko... Mhm. Nie kojarzę tej klapy, powiem ci. Żaden kolor, tylko cały czas na wprost. Tu? Ale to jest... O Jezu. Wiesz, gdzie ja jestem? Kurde, jestem tutaj, gdzie... Nie, to ja nie wiem, gdzie ta klapa była, serio. Bo ty się może cofnąłeś. No cofnąłem się, no, no bo, to nie, no, no to miało być tam na wprost, jak miałeś po lewej fioletowy, w głąb, jakby w głąb cały czas. Tu gdzieś jest to? Ja nie, w ogóle nie widziałem tej klapy, ja nie wiem... Ale to nie jest żadna klapa. A co to jest? Przecież klapa się otworzyła. No ale najpierw musisz wpłynąć w korytarz, on jest dobra, bez widzę koloru, na wprost. To była czasówka. Ile my mamy czasu? 45. No, czy ty tutaj jesteś gdzieś? Mogę cię tutaj gdzieś dogonić albo jak, coś? Tak, jak wypłyniesz tą klapą, to ja tutaj jestem. Trzeba będzie zabrać takie coś do naszego skarabeusza, którego będziemy musieli zdobyć. Otworzyła mi się kratka. Otworzyła ci się, jak wzięłaś trubka? Tak. Otworzyła ci się, tak? Tak. No to dobrze. Tutaj nic po drodze nie było, bo taki... Kurde. Co się stało? Potwór. Aha, okej. Okay. Wystraszyłem się, powiem ci. Ty tam miałeś jakąś kratkę? Klapę? Boże, poczekaj, bo tak jest teraz tu to znowu mówisz. Woda, tak? Znowu woda. Płynę znowu, tak? Wodą. Wodzią. A ja mam skarabeusza. Nie wiem, skąd ty wziąłeś tego skarabeusza. Jeszcze nie, płyniemy. Nie, spokojnie. Płyniesz cały czas wodą, tylko się zastanawiam nad jednym. Czekaj, bo tutaj jeszcze jakieś było przejście, bo mi się wydaje... A, tu. Tylko ty mówisz, że tam, gdzie był ten, to była jakaś dźwignia była, gdzie był ten bebok? Gdzie był bebok? Który bebok? Powiedziałeś, że wyskoczył ci przed chwilą, się przestraszyłeś, tak? Tak, ale nie powiedziałem nic, że dźwignia. Aha, myślałam, dobra. Nie, czekaj, bo tu jakiś rożek jeszcze jest. Co to za rożek?
Kurde, gdzieś jakiś rożek wlazłem, a to się okazuje, że to nic. Próbuję znaleźć to, co ty. No nie wiem, co tam mówiłaś? Ale będzie ta taka dupka od Skarabeusza. No dupka od Skarabeusza, ale powiem ci, że... Tu jest... O, młynek mam za kraty, widziałaś? Tak, młynek? Widziałam. Mhm. A dobra. To gdzieś tu? Dobrze jadę? Tak, i dobrze idziesz. A tu? Czekajcie, bo tu chyba jest... Ale ja mam kratkę zamkniętą, czemu? Jaką? Podwodną. Dalej. Płyniesz dalej. A płynę dalej, dobra. Nie wiem. Dziwnie mi się tekstury odznaczają niektóre, jak idę z flarą. O, na przykład tu. Co to jest? O, a tu te kamienie jakieś wysuwałaś ze ściany? Tak, tak. I właśnie teraz, tam jak jesteś, to teraz musisz z jednej i z drugiej, po jednej i po drugiej stronie będą kamienie do wysunięcia. Tylko właśnie martwi mnie to, bo wiesz co, żadna z tych klap, bo tam są takie klapy jeszcze podwodne, żadna z tych klap mi się nie otworzyła i to mnie martwi. Nie wiem też, czy tam jest jakiś trigger, że na przykład trzeba, nie wiem, strzelam... konkretną, czy na przykład w konkretne miejsce dać, a na przykład jakiś kamień, nie mam zielonego pojęcia. No tutaj to nie ma za bardzo pola manewru, jeżeli chodzi o te kamienie. No. Wiesz co, ale no, w każdym bądź... Gdzie jesteś, bo teraz ja zabrałem ten... Ale jak? Obydwa wziąłeś? Czekaj. A, jeszcze bo tu. Jeszcze po drugiej stronie jest jeden, nie? Dobra, bo musimy już zakończyć. Tak, tak. I chcę ci jeszcze, żebyś Skarabeusza zaraz wziął, ale to zaraz będzie tutaj też. Tylko weź drugi kamień sobie odsuń. Tak, już odsuwam. Aha, Boże, to jest otwarte. Jest. Ty, nie rozumiem. Ale jaja, teraz jest otwarte. I to jest ta klapa tutaj po drodze, co była, tak? Tak. Otworzyła mi się. Dobra. I tak, wejdź do tej wody i ta klapa po drodze, tylko do wody najpierw, tak jakbyś się cofał. No. I ta klapa i tam będzie Skarabeusz. I dobra, jak weźmiesz tego Skarabeusza, to wróć tutaj. Jestem ciekawa, czy będziesz miał to samo. Bo to jest dziwna historia bardzo, ale okej. Otworzyła się jakaś... otworzyło się coś. I teraz gdzie mam wrócić? Bo i wziąłeś tego Skarabeusza? Wziąłem Skarabeusza, no. Czyli masz i dupkę i Skarabeusza, tak? Tak. Znaczy, no to teraz cofnij się znowu tutaj do tych klocków. No masz dwie części. Tak? Tam trzeba się wrócić? No bo najpierw poszłam tam do tego chłopka szukać ewentualnej dźwigni. Wróciłam się tu do Skarabeusza, żeby zakończyć tu odcinek. Jak się wróciłam tutaj, gdzie są te klocki, to nagle klapa jest otwarta, więc jakby tego nie rozumiem. Dobra, to już jadę z tym koksem. Bo mieliśmy tu zakończyć odcinek, nie? Ja sobie jeszcze tam popływałam, wracam tu, klapa jest otwarta. Pokaż. I ja nic nie przeciągnęłam, więc nie rozumiem. Rzeczywiście, to nie jest... I też masz otwartą? Tak, mam otwartą, jakiś rodzaj skrótu. Ale to nie tam, wiem. Kuźwa, w dół nieźle jest, widzisz? No, ale to nie skaczemy, nie? Masz, nie. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, masz całego Skarabeusza, czyli z dwóch części. Poczekaj, mam... Znaczy mam ten i mam korbkę. I dupkę. No i sobie korbkę. To połączysz, nie? No dobra, mam to. No to jeden mamy. Jeden młynek. Tak. No. Tak. Dobrze, to bardzo wam dziękujemy. No nawet tak jakoś idzie pomalutku do przodu. Nawet, ale mamy dość wody generalnie. Tak, troszkę się pogubiliśmy z tymi kolorami. Jeszcze będziesz musiała iść tam, gdzie ja byłem. Tak. Ale tam jakby byłaś, dalej nie zrobiłeś nic, tak? Nie. Ale Skarabeusza nie miałeś gdzieś do użytku, bo ja gdzieś widziałam za kratką Skarabeusza, ale gdzie ja to widziałam, w jakim kolorze? Będziemy kminić w następnym odcinku. Dziękujemy wam, do następnego. Tak jest, pa.